Co z latarniami w tleniu? Czy możliwy będzie w najbliższym czasie remont oświetlenia? Znaczy remont oświetlenia trwa, ponieważ wymieniamy lampy na LED-owe. W dużej części miasta zostały one wymienione. To jest dopiero takie preludium całego działania, ponieważ ostateczne działanie będzie polegało na wymianie wszystkich lamp w całej gminie, myślę, że to jeszcze w tym roku. Z tym, że musi być ono poprzedzone audytem, który pokaże nam, ile mamy lamp, gdzie, czy częstotliwość ustawienia tych lamp ma sens, czy potrzeba je ustawić szerzej, węziej, czy można część po prostu wyłączyć. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z tym, co planujemy, zostaną wymienione wszystkie lampy na lampy LED-owe, dużo bardziej oszczędne. Różnica między lampą LED-ową a lampą sodową jest taka, że lampa LED-owa ma moc 30 W i ma trwałość 50 tysięcy godzin, co daje 10-letnie użytkowanie bezawaryjne. Natomiast lampa sodowa ma moc 70 W, czyli o 60% więcej. Natomiast jej trwałość jest z samej żarówki w granicach 3 miesięcy, bo mniej więcej 4 miesięcy, bo co taki okres czasu wymieniamy żarówki w tych lampach. Także no, to trwa. Audyt nam pozwoli jeszcze na to, żeby ze środków regionalnego programu operacyjnego odzyskać część pieniędzy za wymianę tych lamp, co spowodowałoby, że cała inwestycja będzie znacznie tańsza. Usunięto już wiele awarii, wiele sytuacji takich, w których same szafy sterujące były no już w stanie takim bardzo złym, co powinno poprawić komfort funkcjonowania. Ten proces cały czas trwa. Były takie miejsca, gdzie na przykład czujnik zmierzchowy był ustawiony prosto na światła samochodów. I niektórzy kierowcy byli zdziwieni, że jak jechali, to nagle światła gasły, a potem jak odjeżdżali, to światła się zapalały z powrotem. No, takie miejsca zostały też i ustawienie czujnika zostało zmienione. Także no, wszystko powolutku jest przygotowane tak, żeby tych awarii było jak najmniej, żeby to światło świeciło cały czas. A jakie są plany odnośnie połączenia kolejowego Lwówek i Jelenia Góra? Jeżeli chodzi o połączenie kolejowe, odbyłem kilka spotkań i wydaje mi się, że sprawa wygląda dość ciekawie. Byłem u dyrektora Polskich Linii Kolejowych w Wałbrzychu, który zdeklarował, że jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie jeździło tutaj cztery pary pociągów, to oni elementami starożytnymi są w stanie to mnie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby prędkość przejazdowa była na odcinku do tuneli około 80 km, między tunelami 60 km na godzinę, a za tunelami znowu 80. Dawałoby to już takie możliwości, żeby te przejazdy były racjonalne, żeby przejazd do Jeleniej Góry trwał około 20 minut. To jest raz. A cztery pary pociągów dawałyby komfort mieszkańcom, ponieważ można podjechać do pracy, do szkoły, czyli znowu tutaj pojawiliby się chętni na to, żeby jeździć takim pociągiem, bo jest on, trzeba przyznać, dość komfortowy. W związku z tym decydentem o tym, kto, czy te pociągi będą jeździć, czy nie, jest Urząd Marszałkowski. Będąc teraz na spotkaniu burmistrzów w Koło Leśnej, rozmawiałem z panem marszałkiem Michalakiem, który zdeklarował, że będzie bardzo mocno popierał nasze starania i umówiliśmy się na spotkanie. W tej chwili wysłana jest informacja do pana marszałka z terminem. Ten termin to jest 20 maja. Jeżeli pan marszałek potwierdzi ten termin, to zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem właśnie przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych, z udziałem mieszkańców, posłów i wtedy, jeżeli padnie deklaracja taka, że te pociągi będą jeździły, to także jest szansa na zrobienie tego remontu. Myślę, że wtedy Wleń przestanie być tak izolowany bardzo od świata, bardzo mi na tym zależy. 20 maja, jak dobrze pójdzie, będziemy wiedzieli coś więcej. W tej chwili linia kolejowa nie funkcjonuje, pociągi nie jeżdżą? Jeżdżą w sobotę i w niedzielę. Ale w dni powszednie nie jeżdżą? I teraz, czy szczególnie dotyczy to Marczowa i Przejdziezy, czy jest możliwość uruchomienia jakiejś komunikacji alternatywnej?
Wystąpiłem do PKS-u z propozycją tego, żeby została utworzona taka linia. Zresztą z ich strony otrzymałem też taką zwrotną informację, że taka możliwość istnieje. No i czekam na efekty. Tutaj powstała dziura taka w komunikacji, ale też i potok pasażerów do wykorzystania. Myślę, że szansa na to, żeby taki autobus jeździł, jest dość duża. I teraz przejdźmy może do troszeczkę do porządków na terenie gminy, na terenie miasta. Czy burmistrz przewiduje egzekwowanie od właścicieli posesji obowiązku ich sprzątania i utrzymywania w estetycznym stanie na podstawie uchwały Rady Gminy? Tak, ale chcę to zrobić kilkuetapowo, ponieważ na dzień dzisiejszy chcę przywrócić także funkcję strażnika miejskiego. Od tego jest straż miejska, żeby po pierwsze pouczać na początku, mówić o tym, że istnieje taka sytuacja, nie chcę, żeby wiązały się z tym od razu restrykcje. Potem po jakimś czasie chcę także w sytuacji takiej, kiedy będą powtarzane te same sytuacje, no niestety nakładać pewne kary. Natomiast także i my musimy zacząć się wywiązywać z tego utrzymywania porządku w mieście. Myślę, że na dzień dzisiejszy już widać pracowników, którzy sprzątają miasto. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest, żeby dzisiaj ten proces zmechanizować, dlatego też we współpracy z Urzędem Pracy w tej chwili będziemy mieli pracownika, dla którego stworzymy miejsce pracy, a w zamian za to otrzymamy 40 tysięcy złotych. W ramach tych środków właśnie jesteśmy w trakcie zakupu mini ciągnika, do którego będzie zamontowana zamiatarka, ale oprócz tego będziemy mieli przy tym mini ciągniku, to będzie sprzęt używany, no bo nowy to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast wszystkie maszyny będą nowe i do tego będzie także przyczepa samokiprująca o pojemności 1,5 do 2,5 tony. Będzie kosiarka rotacyjna, bo chciałbym zacząć też i utrzymywać, wykaszać także i pobocza dróg gminnych, wykaszać także i boiska, które są tutaj, nie prosząc już nikogo, z własnego pracownika do tego. Do tego będzie także pług do odśnieżania i piaskarka. Także no, taki zestaw urządzeń pozwoli nam być tu w samym Wrocławiu, już niezależnym od usług zewnętrznych i myślę, że pozwoli na utrzymanie czystości w dużo lepszym stanie. No, ta czystość wiąże się także i z kwestią zwierząt. Niestety to jest taka pięta achillesowa. Na dzień dzisiejszy Straż Miejski na początku pouczał, dzisiaj już jest około 20 mandatów nałożonych na osoby, które się nie dostosowały do tych próśb i będziemy niestety tą akcję prowadzili dalej. Drugi element, teraz już jest ciepło, zakupiliśmy repelenty odstraszające psy i koty i w miejscach, gdzie pojawiają się ludzie, gdzie są miejsca odpoczynku, zabawy, będziemy tymi repelentami spryskiwać te miejsca. Oczywiście tutaj będą to place zabaw, okolice piaskownic szczególnie, będą to miejsca, będzie to rynek cały, bo też chcemy stąd tutaj usunąć jakby te niesione zwierzęta. No i będą te główne ciągi spacerowe. To będą te miejsca, gdzie chcemy zastosować repelenty. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo tego jeszcze nie robiliśmy, ale mam nadzieję, że będzie dzięki temu czyściej i przyjemniej. I na tym byśmy skończyli. Ostatnie pytanie było. Także bardzo dziękuję panu za udzielanie wszystkich odpowiedzi.